początkowych planów na Tallinn. Posiedzenia tu 2 dni, zrobią się może 3 albo 4, więc pojedziemy chwilę pojeździć po Tallinie. Pokażę wam, jak to wyglądają drogi rowerowe. I trochę sobie pojeździmy. Duży wiatr jest, więc za dużo nie będę gadał, ale po takich bocznych dróżkach wokół Starego Miasta sobie pojeździmy. Stare Miasto jest po lewej stronie, ale jest dużo bruku odjazdów, zjazdów, dużo ludzi, więc tam się nie będę zapuszczał. Ale tu czemu nie? Tallinn z trochę innej perspektywy niż zawsze turyści go zwiedzają. Muszę się tu wbić na drogę rowerową. To jest jeden z tańszych parkingów, 2 euro za dobę, a tutaj po lewej stronie jest taki typowy, gdzie ludzie kamperkami stają, to jest 2 euro za dobę. Tam akurat prosiło blisko portu stać, żeby można było na prom do Helsinek łatwo dojść. Natomiast tutaj jest bardzo fajny taki właśnie za 2 euro, 2 euro za dzień, za całą dobę można stać. A tutaj jest taka malutka plaża obok, nazwijmy to plaża. Tu nie przyjadę, chyba za duży krawężnik postawili, jakieś betonowe dziadostwo. W każdym razie bardzo fajne miejsce. Jedziemy z drugiej strony, może się uda. A jeszcze podjadę tu w lewo. Sobie Aida wychodzi. Nie wiem, czy będzie widać na GoPro. Stoi za trochę statków. Jest też lądowisko dwóch helikopterów po prawej stronie. A dzisiaj akurat nic nie stoi.
woda zaczyna wstać, a burza będzie. Idziemy jeszcze na tą plażę. Jechać. Kanał portowy. Ktoś zmarł, ale się ruszę. Tu jest taka malutka plaża. Bardzo fajne miejsce, można się wykąpać. Przy nowym osiedlu powstała. Sympatyczne miejsce. Stojąc na tym parkingu za 2 euro za dobę, taniej się naprawdę nie da w Tallinie. To jest dostęp, tak mówię, do tej fajnej plaży. Przy okazji jest tam stacja Circle K, na której można wodę za darmo nabrać. Także kurczę, bardzo, bardzo polecam miejsce. Kawałek wzdłuż plaży, znaczy wzdłuż wybrzeża, taką ścieżką pieszo-rowerową. Zobaczymy, co tu ciekawego. Trzeba uważać, bo w łeb można dostać. To jest teren starego więzienia. Mega fajne miejsce nad samym morzem. Szczerze nie wiem, czy można to zwiedzać, czy nie, nigdy nie próbowałem. Ale miejsce naprawdę zacne.
No, to jest taka marina, stoi taki stary parowiec. Chłopak wie, to w sumie parowiec. Statek, okręt. Pies trącał, nie mam pojęcia szczerze. Ze mną zwiedzanie nie jest zbyt... Ze mną zwiedzanie nie uczy. Może czasem bawi, ale na pewno nie uczy. Ja wolę sobie pojechać, popatrzeć. Zapytki i inne rzeczy mnie kompletnie nie interesują. Nie, że on był ignorantem historycznym, natomiast wolę przygodę. Miejsce odkryłem totalnie przez przypadek, nigdy nie planuję. Zagłębiam się, co gdzie jest. Wolę być zaskoczony. Tu mamy pograniczny karabl PWR 109 Wauwaz, czyli jakiś statek straży przybrzeżnej. Ale z pastrojem bez szaf, sorok trytum godu, czyli amerykański, amerykański, pewnie na landlizie przysłany. No proszę, ciekawostka. Muzeum ogólnie. Tak, cała nasza polska flota wojenna. Też jedno wielkie muzeum. I też odpady z Ameryki dostajemy. Także od naród polski, estoński mają zaskakująco dużo wspólnych rzeczy. Stan floty jedną z nich. Dzisiaj bardzo dużo w ogóle statków wycieczkowych, bo przedwczoraj był jeden chyba, ta AIDA, która tam wychodziła. No, w początku pokazywałem. A teraz widzę cztery stoją. No, ciekawe miejsce. To jest chyba jakieś takie muzeum. Muzeum niewydanych okrętów. To będzie jakaś impreza Iron Man. Biegacze. Matko. Trzęsie się na tym bruku strasznie. Dobrze, jest ten kanał burzowy. Także port sympatyczny, buduje się tu wokół niego strasznie dużo mieszkań. Jak powiem ostatnio, no przed COVID-em w 19 roku. To tu były pustki tak naprawdę, a w tej chwili tu powstało kurczę drugie miasto wokół portu. Tak naprawdę sporo, sporo tego. Co to za cudo? Nie mam pojęcia. Jakieś domki. Wyglądamy jakby nie było na nie stać. Dobra, wracamy do kampera. Jakiś obiad. Pomyślę co dalej, co mam począć. Niestety dziś nie mogę. Nie mogę dalej jechać z pewnych różnych przyczyn. Więc jeszcze jedna nocka w Tallinie mnie czeka. Ale myślę, że to jutro pogarniamy sprawę. To jutro ruszę gdzieś dalej.
bardzo tak też zainteresowani, bo w komentarzu niektórzy piszą, że pomimo naprawy kolejnego działa. No i faktycznie. Nadal działa, przebieg jest w tej chwili prawie 1500 km. Jeździ. Cały czas jeździ. Więc naprawa jej nie zepsuła. Także obiecałem taki update jakiś odnośnie tej hulajnogi po tych 1500 km. No i zabieram się cały czas za to, ale jakoś się zabrać nie mogę. Objedziemy więzienie z tej strony. Jakoś się zabrać nie mogę cały czas za to, bo cały czas gdzieś w trasie. Cały czas gdzieś w trasie i człowiek nie za bardzo ma na to po prostu czas. Ale zrobię. Może dobiję do 2000 i wtedy zrobię. Bo jak to wrócimy ze Stonii, to pewnie niedługo będę leciał albo bez kampera. Będę leciał na Maltę na czas jakiś, więc też trochę mi zejdzie. Także myślę, że może jak wrócę z Malty, to wtedy. No zobaczymy. W każdym razie będzie update na pewno. Ja tam z hulajnogi jestem. Ja tam jestem nadal z tego joya bardzo zadowolony. Oprócz tego, że raz się zepsuł, to śmiga. Jak widzicie, można sobie pozbywać chociażby taki Talin w trochę mniej oczywiste miejsce zajechać, bo jakbym miał tam iść z buta, to bym w życiu tam nie doszedł. Miałbym zabrać rower, też bym go nie zabrał, bo z rowerem to jest trochę większy problem. A hulajnoga mieści się wszędzie, bez problemu można nią dojechać. Tak w ogóle, jeśli chodzi o hulajnogi tutaj w Tallinie, jest tego cała masa, ale nie liczyłem oczywiście, ale na moje oko 90% osób porusza się Holtami i różnymi innymi firmami, które najmują hulajnogi, nawet pożyczają hulajnogi, ale w większości są to Bolty. Bolt ma tutaj siedzibę. Pierdzio, człowieku. No już się zdecydował. Bolt ma tutaj siedzibę. Bolt jest chyba w ogóle estońską firmą. I po prostu Bolty tu królują. A prywatnych hulajnóg jest niewiele. Więcej, dużo więcej rowerów. Natomiast hulajnóg niewiele. Thanks. Prywatnych nie za dużo. Tak to wygląda. Dobra, wracamy do kampera. To chyba tyle i do następnego.
Pod prąd jadę, cholera jest. Znowu jechałem pod prąd. Zawsze zapominam, że tamta droga jest jednokierunkowa. Do you need help? No. That's okay. All right.